Jako pierwszy zabierze głos pan minister Marek Gróbarczyk. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, to historyczny dzień dla Polski. To historyczny dzień dla Polski Wschodniej, dla Pomorza, dla województwa warmińsko-mazurskiego, dla Elbląga w końcu. W końcu dla całego Zalewu Wiślanego. Otwarcie tej drogi, otwarcie dostępu to rzecz, która dla nas była priorytetem. Od dziesięcioleci mówiło się, obiecywało się, że ta inwestycja musi być zrealizowana. No przez te 30 lat mówiono o tym. Dzisiaj to staje się faktem. Faktem podpisania umowy i rozpoczęcia już realizacji, czyli podjęcia prac na przekopie. Oczywiście inwestycja bardzo skomplikowana. Po raz pierwszy na taką skalę chyba budowana w Polsce, a przede wszystkim o ogromnym znaczeniu politycznym, bo uniezależniająca nas od naszego wschodniego sąsiada. W związku z tym, szanowni państwo, chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować, tym wszystkim, którzy wpisali się, którzy tak mocno wspierali tą realizację, którzy nie zwątpili, bo przecież tych momentów było bardzo dużo, kiedy próbowano z jednej strony na drugą szafować argumentami tylko po to, aby nie rozpocząć tej budowy. Wszystkim państwu, którzy tak mocno wspieraliście tą inwestycję, bardzo chciałem podziękować. Chciałem podziękować również wykonawcom NDI i odpowiednikiem czy kooperantem z Belgii. Dla nas jest to niezwykle ważne. Przed państwem ogromne zadanie realizacji tego zadania, ale wierzę w to mocno, że poradzicie sobie państwo z tym doskonale. Ale i również chciałem podziękować panu dyrektorowi, całemu zespołowi Urzędu Morskiego w Gdyni, któremu to nie obiecywano sukcesów, mówiąc, że to jest za trudny proces, za długotrwały, a w ogóle przerastający możliwości. To też stwierdzenie, że administracja państwowa, rządowa, morska jest świetnie przygotowana do realizacji takich zadań. Panie dyrektorze, na pana ręce podziękowania. I podziękowania dla pana wojewody. To pan wojewoda poprzez bardzo skrupulatną procedurę i konieczność dochowania przez nas wszystkich postanowień prawa wydał pozwolenie na budowę, które dzisiaj wieńczy cały proces przygotowawczy. A więc dzisiaj rozpoczynamy nowy czas dla Zalewu Wiślanego, nie tylko dla Elbląga, ale dla wszystkich przystani i portów Zalewu Wiślanego, ale to jest szczególnie nowy czas dla Elbląga. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie ministrze. Jako drugi zabierze głos pan dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Pioczkowski. Panie kapitanie, bardzo proszę. Przepraszam bardzo. Proszę państwa, dzień dobry, witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość, a przede wszystkim przedstawicieli parlamentu, jak również ministrów i panów wojewodów, pana prezydenta miasta, przedstawicieli prasy, radia i telewizji, którzy licznie zaszczycili naszą uroczystość swoją obecnością, przedstawicieli wykonawców przyszłej inwestycji, jak również przedstawicieli Urzędu Morskiego i instytucji współpracujących z nami w tym trudnym, jak pan minister wspomniał, przedsięwzięciu. Proszę państwa, dziękuję bardzo, że państwo jesteście z nami, że w większości mamy grono przyjaciół, dzięki którym możemy niektóre sprawy dość szybko przeprowadzić. Szybko i skutecznie, mam nadzieję, że również dzięki współpracy z firmą BSX i firmą NDI, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i NDI SA, będziemy mogli realizować
koordynować planowo inwestycje. Ta inwestycja, która za chwilę się rozpocznie, za jaką chwilę, no wszyscy pytają o to, kiedy sprzęt wjedzie, kiedy rozpoczniemy te prace, ale my mamy pewne sprawy zapisane w dokumentach i te dokumenty mówią, że w ciągu 2 tygodni powinniśmy przekazać plac budowy. Po przekazaniu placu budowy wykonawca, tak jak żeśmy się dowiedzieli, będzie realizował te zamierzenia, które zostały nakreślone, czyli budowę przyczółków i nabrzeży od strony Zalewu Wiślanego, od strony Zatoki Gdańskiej, tak żebyśmy ten materiał i różnego rodzaju konstrukcje, które są potrzebne do realizacji przedsięwzięcia, dość skomplikowanego, żebyśmy mogli transportować drogą wodną, odciążając w ten sposób mieszkańców i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom. I tutaj to jest priorytetowe dla nas, również dla wykonawcy, żeby no, zrealizować te obietnice. A później, proszę Państwa, budowle hydrotechniczne od strony Zatoki Gdańskiej, przejście przez Mierzeję Wiślaną, pierwsza śluza w historii Urzędu Morskiego w Gdyni, w historii urzędów w ogóle, śluza wraz z bramami, śluza z 2 mostami. Po raz pierwszy administracja morska będzie władała czy zawiadywała mostami, urządzeniami mostowymi i następnie hydrotechnika, infrastruktura hydrotechniczna zapewniająca dostęp do kanału od strony Zalewu Wiślanego i w końcu też po raz pierwszy realizowana przez nas sztuczna wyspa o ponad 100-hektarowej powierzchni, która w przyszłości będzie służyła faunie i florze po to, żeby mogły tam jakieś siedliska być w ramach ochrony środowiska, która to ochrona środowiska jest dla nas kolejnym priorytetem, ale też i trudnością do pokonania, bo mamy ograniczenia zarówno pory dnia na wykonywanie pewnych prac hydrotechnicznych, pogłębiarskich, jak też i pory roku. W związku z powyższym przedsięwzięcie dość skomplikowane, ale myślę, że w tak dobrym gronie firm, które mają tak wspaniałe doświadczenia, jeśli chodzi o hydrotechnikę, tu ani firmy bez NDI nie musimy reklamować. Wiemy, jakie inwestycje były przez te firmy realizowane. Ja jestem pełen optymizmu jak zwykle i mam nadzieję, że w połowie roku 2022 spotkamy się ponownie, być może w innym miejscu, w innym otoczeniu, w terenie kanału żeglugowego w bezpośredniej bliskości śluzy i będziemy mogli otwierać tą drogę wodną, która będzie służyła zarówno aglomeracji elbląskiej, jak i miastom i gminom nadzalewowym. No i turystycznie będzie bardzo atrakcyjną tutaj elementem, który na pewno wpisze się nam w krajobraz i odwiedziny tak licznie zresztą już dzisiaj odwiedzających turystów miejsce, gdzie kanał żeglugowy ma powstać. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję za pomoc. Proszę o dalszą i życzę miłego dnia i optymizmu i proszę obserwować nasze poczynania, starania i dokonania w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie kapitanie. Teraz poproszę o głos przedstawicieli wykonawców. Jako pierwsza głos zabierze pani Małgorzata Winiary-Gajewska, prezes zarządu NDI SA. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to dla nas wyjątkowy dzień. Bardzo się cieszymy, że możemy być częścią i brać udział w realizacji tego projektu. Dla nas jako polskiej grupy budowlanej z regionu działającej na rynku polskim jest to szczególnie ciekawe przedsięwzięcie i znakomita okazja do tego, żeby nasi inżynierowie mieli możliwość wykorzystania swojego doświadczenia w realizacji tego przedsięwzięcia, ale też zdobywania nowych doświadczeń. I tak to traktujemy. Jest to niezwykłe wyzwanie inżynierskie. Jest to niewątpliwie unikalny projekt, do którego się już od wielu tygodni przygotowujemy. I mogę Państwa zapewnić, że tutaj absolutnie w zgodzie z tym, co powiedział pan dyrektor, jesteśmy gotowi bardzo szybko wejść na budowę i rozpocząć swoją aktywność tam.
Pracujemy też w doborowym towarzystwie rzeczywiście, bo naszym partnerem jest firma Besix, z którą realizujemy już 6. przedsięwzięcie w Polsce. To jest nasza współpraca trwająca od ponad 20 lat. Mamy nadzieję, że podobnie, a właściwie przekonanie, że podobnie jak wszystkie inne projekty, ten również zwieńczymy sukcesem. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz o zabranie głosu pana Nika Dyreka, dyrektora regionalnego Besix na Europę. Zapraszam do zabrania głosu. The voice is yours, Mr. Nick. Thank you very much. Dzień dobry to all of you. We as Besix, we are very happy to continue our success story here in Poland, where we continue on the success of, for instance, DCT terminal in Gdansk, which we completed some years ago with success. We are determined to finish this project with the highest standards of quality and with a huge respect to health, safety and environmental aspects, as we are really experienced in very complex, multidisciplinary and large-scale projects all over the world. You may remember us as Besix, of course, to build the tallest building of the world, still as today, the Burj Dubai. But we also have a vast experience in very complex projects, locks, big lock works, such as the Vistula project is, as a matter of fact, in the Benelux, the Netherlands, and Belgium, our home country. So we're happy to be partnering up with very professional partners and the authorities to make this story a success. Dziękuję. Thank you so much. I na koniec mamy jeszcze list od przewodniczącego Konwentu Morskiego, kapitana Zbigniewa Sulatyckiego. List odczyta wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Panie wojewodo, bardzo proszę. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo parlamentarzyści, mam list od osoby szczególnie ważnej dla naszego środowiska morskiego na Pomorzu, który osobiście prosił o odczytanie tych kilku słów, które skierował do nas. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo parlamentarzyści, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Dziękuję za zaproszenie na to historyczne wydarzenie, ale niestety choroba nie pozwala mi uczestniczyć w nim osobiście. Konwent Morski dwa razy się wypowiedział na temat przekopu, który jednocześnie był sztandarową obietnicą Prawa i Sprawiedliwości. Przekop to przede wszystkim bezpieczeństwo Polski, o czym była mowa na ostatnim konwencie morskim właśnie tutaj w Elblągu dwa tygodnie temu. Bezpieczeństwo to priorytet, ale kolejny aspekt to możliwość rozwoju portu w Elblągu, które przełoży się na powstanie kolejnych miejsc pracy, jak i przyczyni się do poprawy infrastruktury. Korzystne położenie geograficzne portu w Elblągu w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych i współpracy z obwodem kaliningradzkim, republikami nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi to tworzenie warunków do wzrostu wymiany handlowej, wzrostu ruchu pasażerskiego i towarowego. Konwent wyraźnie przedstawił swoje stanowisko odnośnie przekopu. Jest ono jednoznaczne. Konieczny, możliwy, potrzebny. Tymi słowami można określić przekop Mierzei Wiślanej. Uruchomienie przekopu jest to decyzja historyczna, która na dobre zmieni stan naszego bezpieczeństwa, jak i uruchomi wiele pozytywnych reakcji gospodarczych. Ta inwestycja wzmocni gospodarczo nie tylko 120-tysięczny Elbląg, ale też województwo warmińsko-mazurskie, a nawet całą Polskę północno-wschodnią. Eugeniusz Kwiatkowski miał wizję i ją realizował. Teraz też obietnica Prawa i Sprawiedliwości przeszła w stan realizacji. Gratuluję. Z wyrazami szacunku, kapitan żeglugi wielkiej, inżynier Zbigniew Sulatycki. Szanowni państwo, ja przy tej okazji chciałbym podziękować panu ministrowi, Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, państwu parlamentarzystom za tą ustawę, za wdrożenie jej w życie, za to, że możemy się dzisiaj spotkać tu w Elblągu przy podpisaniu umowy, że ta cała procedura udała się w takim czasie zrealizować.
Dziękuję za te słowa uznania dla mnie, ale przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim, całemu zespołowi, który przyczynił się do tego momentu, w którym mogliśmy wydać zezwolenie na realizację tej inwestycji. Wiemy, że to nie było łatwe, że wiele osób się do tego przyczyniło, na czele z tu obecną panią dyrektor Małgorzatą Cymery, z dyrektorem Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dziękuję za współpracę przy wydaniu tego pozwolenia. Dziękuję również dyrektorowi Lasów Państwowych za współpracę przy przygotowaniu placu budowy. Naprawdę myślę, że ta procedura, przeprowadzenie tego wszystkiego może być wzorem dla innych inwestycji o takim znaczeniu i realizującym taki ważny cel publiczny. Bardzo serdecznie za to dziękuję w imieniu mieszkańców Pomorza, dla którego jest to bardzo szczególna droga. Inwestycja o wielkim znaczeniu gospodarczym, ale również też znaczeniu politycznym, znaczeniu emocjonalnym i potwierdzeniu tego, że jesteśmy w stanie zrealizować nasze wizje, nasze plany i że wszystko jest możliwe, że jesteśmy w stanie nasz rozwój gospodarczy wzmacniać dla Pomorza. To jest bardzo dobry sygnał, tak jak każda inwestycja infrastrukturalna wzmacnia nas i wzmacnia nasz potencjał, a szczególnie portów, które są naszą chlubą. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczyste podpisanie umowy. Zapraszam osoby, sygnatariuszy tej umowy. Pana ministra zapraszam w tle jako osobę, która patronuje temu wydarzeniu. Zapraszam sygnatariuszy, zapraszam.